Przez wiele lat mówiliśmy, to tylko historia, zostawmy ją prawicy, zajmijmy się aktualnymi problemami. Ale ta historia, fałszowanie historii stało się pałką wykorzystywaną przeciwko lewicy. Stada ekspertów od fałszowania historii mówią, że najważniejsze jest bezmyślne wymachiwanie flagą ze względu na ich pozycję polityczną, albo narodową, albo unijną. Dodają do tego antykomunistyczne frazesy. A to wszystko służy niczemu innemu, jak nie tylko odebraniu lewicy społecznej głosu, ale również prawa do istnienia. Bo lewicy rzekomo mniej wolno, bo słyszymy argument, że totalitaryzm, że Stalin, argumentum ad Stalinum jest używany przeciwko wszystkim tym, którzy chcą zmiany systemu, obalenia systemu niesprawiedliwości. To dla rządzącej kliki jest szerzeniem totalitarnych metod. Próbują obrzydzić nam zdobycze socjalne, wywalczone w krwawej walce przez ruch robotniczy. Mieszkania komunalne, 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. To wszystko według nacjonalistycznych albo liberalnych matołków jest przeżytkiem przeszłości. Walka o to jest rzekomo totalitarna, rzekomo nie znamy bieżącego języka, bo mówimy o walce klas, a przekonują nas o tym liberalni matołkowie piszący wielokrotnie złożone zdania i dyskutujący w groniach akademickich, którzy nigdy nie widzieli prawdziwych robotników, nie widzieli bezdomnych, lokatorów, którzy nie mogą przeżyć, z dnia na dzień są wyrzucani. Wojna i tresura historią są też używane do przykrycia bieżących problemów społecznych. Czy słyszeliście o tym, że zostały wznowione eksmisje w Polsce? Nie słyszeliście, bo wojna, bo wszędzie biją w patriotyczne bębny. A jeśli biją w patriotyczne bębny, to pewnie coś ludowi zabrali, coś ukradli. I tym razem to się również sprawdza. Brakuje mieszkań komunalnych i dlatego, że uznano mieszkalnictwo społeczne za przeżytek, to teraz przy kryzysie uchodźczym mamy jeszcze większy problem. Czy skażemy ludzi uciekających przed wojną na gnieżdżenie się w salach gimnastycznych, w hostelach, w ośrodkach sportowych? Nie. To nie będzie możliwe. Nie damy się podzielić. Nie damy się podzielić, bo solidarność międzynarodowa to nie jest puste hasło. To nie jest przeżytek przeszłości. Solidarność międzynarodowa! Solidarność międzynarodowa! Solidarność międzynarodowa! Solidarność międzynarodowa! Solidarność międzynarodowa! I ta tresura społeczeństwa służy również temu, abyśmy pokochali imperializm i zbrojenia. 250 czołgów Abrams kupionych we fleszach mediów. Państwo chwali się wydatkami na zbrojenia, chwali się haniebną ustawą o obronie ojczyzny, 3% PKB wydawanymi na militarne zabawki, na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego koncernu General Dynamics, producenta Abramsów. Za te 250 Abramsów można by wybudować 40-50 tysięcy mieszkań komunalnych, tak bardzo w tej chwili potrzebnych. Ale władzy potrzebni są ludzie, którzy cieszą się defiladami i czołgami, a nie domagają się swoich praw społecznych. Czy mamy mieszkać w czołgach? Czy mamy cieszyć się z nowych dział w momencie, kiedy drożeje masło i inne produkty żywnościowe? Nie! Nie godzimy się na imperializm! Nie godzimy się na militaryzm!
Zgodzimy się na ustawę o obronie ojczyzny. Bubel prawny, militarny, mający zamknąć usta wszystkim niewygodnym. Zwiększanie uprawnień bojówek, zwanych wojskami ochrony terytorialnej i umożliwienie wykorzystywania ich przeciwko protestom społecznym. Lewica parlamentarna już dała się wytresować. Prywatna partia Czarzastego zasypuje nas memami, jaka to jest patriotyczna. Lewica Razem również popiera militarystyczne rozwiązania. Zasypuje nas kolejnymi idiotycznymi swoimi pomysłami. Reformiści już stanęli po stronie imperializmu, po stronie wrogów ludu, tych, którzy marnują nasze pieniądze. A musimy powiedzieć, że nasi wrogowie to nie są ludzie pracy z Rosji, z Ukrainy, z Chin, z Niemiec, z innych krajów. Nasi wrogowie są w sztabach, nasi wrogowie są w rządach. Musimy zniszczyć oligarchów, bez względu na to, jakimi paszportami się posługują. Putina, Morawieckiego, Zełenskiego, Dudę i całą resztę tej bandy. Dzisiaj cytat Róży Luksemburg jest jak najbardziej aktualny. Socjalizm albo barbarzyństwo. Innej drogi nie ma. Solidarność międzynarodowa. Solidarność międzynarodowa. Solidarność międzynarodowa. Solidarność międzynarodowa. Solidarność międzynarodowa.